Do wspólnej zabawy w stylu eko mieszkańców Wałbrzycha zaprosił portal ekopraktyczni.pl. Było rodzinnie, radośnie, aktywnie i ekologicznie. Większość atrakcji odbywała się w Ogrodzie Różanym w Parku Sobieskiego. Dla uczestników imprezy przygotowano atrybuty prawdziwego pikniku, rozłożone na trawie koce oraz kulinarne przysmaki w postaci świeżych soków, naturalnych przekąsek, ale były także naleśniki przygotowane przez uczniów zespołu szkół nr 7, lody, wata cukrowa i gotowana kukurydza. Panie mogły zapoznać się z nowinkami kosmetycznymi bądź spróbować samodzielnie przygotować mydełko czy balsam. Panowie chętniej wybierali symulator ekojazdy. Najwięcej atrakcji czekało na najmłodszych uczestników pikniku, m.in. widowisko interaktywne Crazy Kids, zajęcia z koszykarzami Górnika Wałbrzych, warsztaty tworzenia zabawek, warsztaty kulinarne oraz niezliczona ilość konkursów dotyczących zagadnień ekologicznych. Gdybyś wrzucił tę butelkę? Do plastiku. Mhm. Też do plastiku. Do papieru. Butelkę? A nie, chcę do plastiku. Do plastiku. Do plastiku. Do plastiku. A czy słyszeliście o tym, że odbieramy osobno butelki PET? Osobno butelki PET wrzucamy do osobnych takich pojemników. I tylko butelki PET. Tak, mamy takie pojemniki. Ale dobrze, no trudno. Następny. Do plastiku. Do plastiku. Czyli mamy tu jeden punkt. Proszę, pamiętaj, że masz jeden punkt. Potrzebuję tej jednej osoby. Mikołaj, będziesz liczył punkty. Tutaj mamy jeden punkt. Twoje? Do odpadów zmieszanych. I masz? Cytrynę. Cytrynę. Zgadza się? Zgodzilibyście się z tym? Tak? Dobrze. Czyli mamy tu drugi punkt. Na laureatów konkursów czekały atrakcyjne nagrody, m.in. sprzęt i gadżety sportowe, rowery, hulajnogi, vouchery do cukierni i lodziarni. Nagrody zwycięzcom wręczał prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Witamy w Parku Sobieskiego. Bardzo się cieszę, że jest tyle dzieci, tyle młodzieży, ale oczywiście również rodziców. To jest park, który odzyskuje od kilku lat swoją piękną formę. Trzeba korzystać z tego. Bardzo cieszę się, że młodzież rozumie i wie, co to jest ekologia, bo ja przysłuchiwałem się waszym odpowiedziom. Bardzo zapraszam do udziału we wszystkich konkursach. Mamy piękne stoiska, ekologiczne pieczywo, jogurty, sprzedawane sery. Zapraszam do degustacji, a teraz rozumiem, będziemy wręczać główną nagrodę. Drodzy Państwo, więc bardzo miło poinformować, że pierwszą nagrodę ufundowaną przez Urząd Miejski w Wałbrzychu, jak również naszych partnerów, zdobyła Amelia. Amelia ze szkoły podstawowej numer 26. Wielkie brawa! Także bardzo proszę, rower dla Ameli. Przyda się? Tak? W trakcie pikniku odbywała się kwesta na rzecz leczenia Wiktorii, uczennicy jednej z wałbrzyskich szkół, która ciężko choruje.